Siemanko moi drodzy widzowie, cześć, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w głuchy telefon, ale w prawdziwym życiu. Do tego mamy słuchawki. Słuchawki Endorfi. Będziemy wybierać sklep, w którym jedna osoba z nas będzie wybierała rzecz, a później będziemy ją opowiadać. Jedna rzecz. Ja będę mówić Kindle, a ona będzie musiała iść do tego samego sklepu i kupić to samo, co jej powiem, jak ma słuchawki na sobie. Co? Nic. Nic. Dobra. Idziemy do pierwszego sklepu, idziemy do Home & You. W tym odcinku, jak widzicie, korzystamy ze słuchawek Endorfi, które sprawdzą się nie tylko w grach komputerowych, ale też do słuchania muzyki czy pracy. Teraz w wielu sklepach znajdziecie je na promce, więc na prezent dla bliskich lub po prostu dla siebie sprawdzą się idealnie. No to ja jestem pierwsza, idziemy do Home & You. Ja miałam zapisane, że chciałabym bardzo kubek świąteczny, więc poszukamy kubka świątecznego. Na przykład mogłabym jej powiedzieć, że kubek z reniferem. No, dobra, wezmę na razie taki, ale jeszcze widzę, że tam są. Jakie fajne! Patrz, ale nie, ten nie. Boże, jakie słodkie, nie mogę. Jezus. W ogóle jakby to już oglądacie, to już pewnie są święta albo coś takiego. To jest mój wybór i powiemy jej, że chcę kubek z reniferem. Uwaga. Chcę kubek z reniferem. Chcę kupić telewizor? Co ty mówisz? Ostatni raz mówię. Co? No dwa razy tylko. Ostatni raz. Wyraźniej. Chcę kubek z reniferem. Chcę kubeczki świąteczne? Chcę kubeczek świąteczny. No dobra, skoro tak. A, tutaj idziemy na dział kuchniany. Ej, ja tak zrozumiałam, ja nie wiem. O, taki fajny. Tam, jakie są. O, jaki fajny. Kasia lubi kubeczki, to mi się wydaje, że dobrze trafiłam. Ej, ten fajny jest. 50 zł. O Jezus, z czapką Mikołaja, patrz jaki fajny. Biorę Kasi ten kubeczek z Mikołajem i z fajną czapeczką. Ale czy ona chciała kubeczek czy kubeczki? Biorę kubeczki, bo zrozumiałam kubeczki, więc biorę ten z Mikołajem i taki jeszcze ładny ze złotym akcentem. No i zobaczymy, czy o to chodziło. Kasia, kupiłam kubeczki świąteczne, więc tu jest jeden. Drugi. Chciałabym kubek z reniferem, powiedziałam. Aha, no to prawie dobrze przecież. Nie zaliczone. No. Ale nie, zostawiamy, będzie do domu. Ile zapłaciłeś? Chodźcie, teraz ja wybieram. Ja bym chciała coś do kuchni, w sensie coś do gotowania. Ja chciałam ostatnio zrobić zapiekankę w domu, a nie mamy takiego naczynia żaroodpornego, w którym tą zapiekankę można zrobić. I to jest idealne, bo wiemy, że naczynie żaroodporne do zapiekanki. Idziemy z tym do Kasi. Ja powiem zdaniem, dobra? A ile tych słów tam jest? 8. Dobra, jestem gotowa. Słyszysz mnie? He? Jestem głodna. Czekaj, muszę zmienić piosenkę, bo mam Gen Z i ja tak patrzę na ty i ty mówisz. Mamy jeden cel. Jestem głodna. Bo mi wiem. Nie? No. Jestem głodna, bo wiem. Kup mi naczynie żaroodporne do zapiekania. Kup mi żaroodporne do... Kup mi, bo... Koc do pokoju może? Nie? Naczynie żaroodporne. Naczynia? Żaroodporne. Do obierania? Do. Do? Zapiekanki. Zapiekanki. Jestem głodna, więc kup mi coś do robienia zapiekanki. Tak mi wyszło, na pewno nie. Nie, naczynie tam było. Naczynie do zapiekanki może. Dobra, idź do sklepu. Ciężka sprawa. Nie pasuje mi ta zapiekanka. To na pewno nie była zapiekanka. To może takie? To do zapiekanki? No co to jest w ogóle? Naczynie do zapiekanki. Dobra. Skoro to jest to, co mi się pierwsze rzuciło w oczy i to jest do zapiekanki, to ma to sens jakiś. Biorę to. Nic innego nie wymyślę. Najwyżej się przyda w domu. Ciekawa jestem. I dobra, ale patrząc na to, ile to kosztowało, to wydaje mi się, że Kinga by tego nie wybrała. Już? No. Dokładnie to! To? Dokładnie to? To kosztowało 160 zł. Ale bardzo to chciałam. Ej, serio? A ja co ty powiedziałaś? Jestem głodna, kup mi naczynie żaroodporne do zapiekanki. Boże, ty jesteś chora, przecież to jest za trudne. Dobra, widzowie, druga runda i idziemy do Senseja i ja bardzo chciałabym jakieś kapcie, więc zobaczymy, czy to będą kapcie. Takie jakieś milutkie, mięciusie i kolorowe najlepiej, żeby były. O, takie ło. Nie. Do ćwiczeń, żeby ktoś zaczęła ćwiczyć. Taka. W sumie by mi się przydała torebka. Bieram tą torebkę. Jak ja puszczam jakiś popas medy. Chcę dużą torbę. Co? Chcesz się gruba ubrać? Chcę ubrać ze złotymi dodatkami. To jest całe zdanie? Aha. Chcę dużą jutro torbę ubrać ze złotymi
młodymi? Donatkami. Z donatami? Właśnie tak! I to wszystko? No. Chcę jutro ubrać się ze wszystkimi donatami. Dobra, okej. Okay. Jestem przekonana, że to jest źle, no Kasia naprawdę tego nie mówiła, ale naprawdę nie byłam w stanie zrozumieć, co ona mówiła, jest mi to tak przykro i nie wiem, co jej kupić. No dobra, może jakieś skarpetki z donaty? Może to miała na myśli? Ej, no nie ma tutaj nic takiego. Są paprytki, nie mogę dać donatów. Jezus, to jest trudniejsze niż myślałam. Albo piżamy! Chcę ubrać się w piżamy ze słodkimi lizakami. Ale mi się wydaje. O, jeszcze przyczyniona. Dobra, biorę piżamy ze słodkimi lizakami. I idę ją kupować, zobaczymy, czy o to chodziło. Idziemy skonfrontować mój wybór. O, ale ładna! Piżama ze słodkimi lizakami. Ale ładna! Nawet się bardziej chyba ucieszę z tego, co niż to, co wybrałam. Ja wybrałam czarną torbę z złotymi dodatkami. Co? Ona mi coś podobała, jakoś jest super bardzo. Ale ta piżama jest to! No, fajna, podoba mi się bardzo. Dziękuję. Gratuluję, ale nie wygrałaś. Znowu nie wygrałaś. Idź wybierać rzecz. Dobra, ja ogólnie nie mam pojęcia. Chciałam. Fajna, ja bym taką chciała. To jest wybór numer jeden, ale idziemy zobaczyć, czy jest jeszcze coś ciekawszego. A buty? No też fajne są. Ej, ja nie wiem, czy ja też nie wybiorę torebki po to, tylko żeby ona pomyślała, że na pewno nie wybrałam tego, co ona, przez co może ją to zmylić, przez co wygram i nie będę taka słaba jednak. Czyli jest czarna torebka z białym futerkiem. No i git. Dzień dobry. Teraz znowu to, nie? Bardzo. Mam to, masz to. Podoba mi się. W domu, na parapecie, na łóżku może. Czarna torebka z białym futerkiem. Coś tam w domu. Dobra, powoli. Ha? Masz to. Podoba mi się. Na łóżko, dobra, dalej. Czarna torebka. Nie mam, nie wiem o co. Czarna. Jestem. Torebka. Zrobiona. Z. Z. Białym. Małpki. Futerkiem. U taty. Trzeba się zastanowić, jak to było. Małpka. Dobra, idź. Małpka z kurką. Ty jakieś trudne mi dajesz. Nie, nie, trudne. Pościel z małpką. Masz to na tapecie, parapecie. Dobra, szukamy doniczki. W ogóle szukam rzeczy, które ja mam w domu. Nie ma tutaj ani kocyków, ani doniczek, co jest problemem. Mata do ćwiczeń? Masz to na parapecie? W sumie brzmi podobnie. Na razie biorę matę. Małpkę, skakankę. Brzmi podobnie. I dobra, nie będę się tutaj rozwodzić. Może to chodzi o taki zestaw. Pasuje mi to słowami, ale może być to całkowicie nie to. Dobra, idę do kasy. Jak popatrzyłam w sklepie, to mi się zdało, że muszę być to i wziąłem dwie rzeczy. Już? Tak, pierwsza rzecz. Nie? Co to nie? 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 Nie kompletnie. Dobra, to druga rzecz to jest skakanka, bo myślałam, że jak była małpka, to chodzi o skakankę. Nie? Bardzo podoba mi się czarna torebka z białym futerkiem. Ty tak powiedziałaś? Ja pierdolę, nie. No ale no to masz matę i skakankę. Ej, ale ta mata fajna. No cóż. Ale nie, to jest naprawdę ciężkie. No. No dobra, lecimy dalej, niezaliczone. Następny sklep, słuchajcie kochani, jest to Rossmann. Także Kasia idzie teraz wybrać swoją rzecz. Ja wiem, co chce. Ja idę po szampon, który mi się skończył, a jest bardzo fajny. Ten, proszę bardzo. Ej, mogę mu jej powiedzieć takim hasłem. Szampon zwiększający objętość. O, no i już. O, już? Tak. Szampon zwiększający szampon objętość. Świeczkowy? Świeczkowy. Szampon. Szampon zwiększający objętość. Szampon rozgrzewający? Objętość. Odbudowujący? Mamy jeden cel. Mi się wydaje, że szampon rozgrzewający, jakiś odbudowujący. Nie mam pojęcia. Ja pierdolę, no dobra. Lecisz. Na 100% szampon, tylko teraz jaki? Ja wiem, jaką firmę Kasia lubi, więc może mi się uda trafić. Szampon zwiększający objętość. Zwiększający, rozgrzewający. Kurde. To jest jedyny szampon z tej marki i mi się wydaje, że ona mogła chcieć ten. Albo ten. Mhm. I chyba wydaje mi się, że to było szampon balansujący Only Bio. Dobra, wydaje mi się, że to będzie ten. Dobra, zamknij oczy. Czy to jest taki produkt? Już wiem, że nie. No nie! A czemu wzięłaś balansujący? Bo szampon balansujący i tak samo jak rozgrzewający. A w sumie podobne słowo. Ale źle. Zwiększający objętość. Tam jest jeden z Advent. No wiedziałam! Jest jeden taki szampon, ja to który miałam bardzo w rękach. Lubię. No dobra, teraz dziękuję. Ja idę w takim razie. Jezu, jak jestem słaba w tą grę. Ja chcę puder sypki. Sypki puder transparentny. I niech ona po prostu mi wybierze jakiś, który chce. Może wypróbuję dzięki temu jakiś nowy i zobaczymy, czy mi się sprawdzi, więc tak. Sypki puder transparentny, to jest moje hasło dla Kasi. Bardzo fajny odcinek. Jak chcecie więcej takich odcinków, to zostawiajcie łapki w górę oczywiście i subskrypcję dla Kasi. Żeby jej było miło, nie mówcie jej, jakby to po prostu zostawcie, będzie miała niespodziankę. Tomasz? Mhm.
O, jestem gotowa. Jak głośno gada. Sypki. Ha? Sypki. Menden. To jest menden. Sypki. Piornik. Puder. Buty. Transparentnie. Jestem beznadziejna w tą grę. Ja też. Jesteśmy w Rosmanie, ona mówi. Piornik. Puder. W kolorze. Transparentnie. Zgnitaj zieleni. Jak głośno gada. Pierwszy milion. Transparentny. Transparentny? Dobra, idź. Piórnik koloru transparentnego. Na pewno nie jest piórnik. Na pewno to jakiś postać. Może odżywka? Odżywka. Nie. Puder. Puder koloru transparentnego. O, ten na przykład. Dobra, wydaje mi się, że to będzie to. Jezu, jestem genialna, jeżeli to będzie to. Nie piórnik, tylko puder, jaka głupia jestem. Jeżeli to będzie to, to jestem genialna. Dobra, daję ci. O, czekaj. O kurde! Sypki, puder transparentny. A to było sypki. Tak, na mnie olśniło i mówię... Puder. Teraz widziałam, że to jakiś puder. Totalnie zaliczam, jeszcze myślałam o nim, więc... A moi drodzy widzowie, jesteśmy już głodne. Idziemy coś zjeść, więc teraz będziemy próbować trafić w danie, jakie chcemy nawzajem. Więc zobacz najpierw, co jest dostępne, a później będę mówić, co chcę. Będę mówić skrótami. Powiem, że kurczak po prostu i może się domyśli. Z marchewką i sosem pieczarkowym, tak powiem. Kurczak z marchewką. Marchewką? I sosem. Dżemem? Pieczarkowym. To wszystko? Teraz już jakby mam picie. Kompot. Kompot. Tak, raz było łatwe, bo ja zawsze biorę to samo. Coś mi się tutaj nie widzi, że ona wzięła tego kurczaka. Ej, a może to, co ja nie zrozumiałam, to było z ziemniakami? Mogło tak być. To wezmę jej ziemniaki. Wydaje mi się, że jak powiedziała kurczak z marchewką, to chodziło jej o tą marchewkę. I kompot. Proszę, chcę w końcu to coś mieć dobrze. Może otwórz oczy? Co to jest? Znaczy i tak jest okej, bo zastanawiałam się nad tym, ale w ogóle nie. Kurczak z marchewką i ziemniakami. Nie, kurczak z marchewką, ale taką tylko marchewką, nie z groszkiem. Tak myślałam. Marchewką i sosem pieczarkowym. A to byś samego kurczaka chciała? No. Powiem mi tak, ziemniaki z kurczakiem, sałatka Kolesław i do tego chciałabym jeszcze naleśnik z prażonymi jabłkami. I sok pomarańczowy. Powodzenia, Kasia. Ziemniaki z kurczakiem. Mówże powoli. Ziemniaki. Ziemniaki. Z. Kurczakiem. Kurczakiem. I. I. Sałatka. Sałatka. Kolesław. Ogórkowa. Plus. Plus. Naleśnik. Naleśniki. Wiedziałam, że będą naleśniki. I teraz picie? Picie, no. No. Sok. Sok. Z. Z? Pomarańczy. Pomarańczy. Dobra, wiem. Mniej więcej wiem. Biorę to. Dalej było kurczak z ziemniakami chyba. Plus naleśniki. Dobra, i sok pomarańczowy. Dobrze. Już? Tak. To nie to? A co to za sałatka? No z ogórkiem miała być. No to nie z ogórkiem. A jaka to była? Trzy rzeczy mega dobrze i bardzo się cieszę z tego naleśniczka. Wiedziałam, że naleśniki, a sałatka Kolesław. Jezu, jak jestem szczęśliwa, że dostałam dobre jedzenie. Jemy, jemy i przed nami, proszę Państwa, ostatnia runda za chwilę. Z najdroższym sklepem z naszej listy. Jest to już ostatni sklep. Idziemy do RTV AGD i ja wiem, co ja chcę i co nam brakuje w domu. Jeżeli Kinga to kupi, to będę jej ogromnie wdzięczna, bo my od 3 lat potrzebujemy alkomatu w domu i nigdy go nie ma. Będzie nam bardzo przydatny w naszym domu, więc szukamy alkomatu. Są! No Kinga, jak tutaj w ogóle trafi, to niech weźmie jakikolwiek. Ten wygląda spoko, więc ja wybieram ten. Ostatni sklep, moi drodzy Państwo. Alkomat. Alkomat do mierzenia. Zmierzenia. Stopnie. Jajce. Tobie substancji? Proszę Kinga, skup się. Ostatni sklep, musisz robić dobrze. Alkomat do zmierzenia. Tobie. Pijaństwa. Pijaństwa? No dobra. Tobie pijaństwa. Dobra. No. Ja czuję, że to jest mój dzień, moi drodzy. Alkomat. O Jezu, taki drogi. Nie wiem, ja tak czemu to chciała. No on ma najlepsze opinie. Masz to 2 opinie? Dobra, no to bierzemy ten alkomat. Za 270 zł, jak to nie 100, to Kasia mnie chyba nie wiem. Mam nadzieję, że to proszę. Może jeszcze muszę kupować alkomat, ale się dziwnie czuję, ja bym po jakimś alkoholikiem. Dobra, ja jestem prawie że w 100% pewna, że to jest o to chodziło. Okej, okay, no to źle. Nie! Dobrze, ale nie wybrałam akurat tego. Co mam taki srebrny? A to ja czułam na opinię i ten ma najlepsze. Alkomat? Alkomat? To mierzenia pijaństwa. No to fajnie. Dobra, nie mam pojęcia, co w ogóle chcę. Aha. Ej, no to fajnie. Jezus. Dobra, szczoteczka elektryczna to jest fajna rzecz, bo ja nie mam. Ej, żelazko to też by była dobra opcja. Hulajnoga elektryczna? Hmm,
Kasia, trochę się wykosztujesz na ten odcinek, ale to wiesz. Elektryczna szczoteczka do zębów. Zobaczymy, czy zrozumie. Elektryczna. Ale coś tam? Szczoteczka do zębów. Do włosów. Matko coś do włosów. Jedyna, matko jedyna. Coś jeszcze? Elektryczna. Coś tam? Szczoteczka. Do włosów. Do zębów. Butów. Elektryczna. Lochówka? Szczoteczka. Suszarka. Nie? Elektryczna. 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 Szczoteczka. Szczoteczka. Elektryczna szczoteczka? Do. To jest na pewno do zębów. Zębów. Do zębów. Według mnie to jest to. Ja mam wrażenie, że ja się tak strasznie drę, jak to mówię. Tak się drę? O nie. Ale jest okej. O nie. Dobra. To idźmy. Jak będzie różowy, to wezmę różową. Mam jeszcze teczki do zębów. 1400 zł. Co? To wygląda najbardziej optymalnie. No dobra, biorę tą. Gotowa? Jestem. Ale bo jest małe. Małe? Dziękuję, to jest fajny prezent. Proszę córa, będziesz miała w końcu czyste zęby.